dzięki praktyce, bo właśnie chciałem o tym wspomnieć, że to wszystko dzięki praktyce, dzięki temu, że się nigdy nie poddałem, mimo że na początku były słabe zasięgi, nie miałem z tego żadnych pieniędzy, z tego wszystkiego, co robiłem, nie miałem tak naprawdę nic. Siema wszystkim, właśnie przed chwilą się obudziłem, przeczytałem sobie książkę i taki jeden ważny tip dla Was. Mam nadzieję, że to zdanie Was trochę zmotywuje, zainspiruje do tego, żeby przestać narzekać, szukać jakichś dziwnych wymówek, tylko zacząć działać. W momencie, kiedy Ty zastanawiasz się, czy podjąć jakąś decyzję, wahasz się, bo uważasz, że będziesz popełniał błędy, ktoś inny w tym momencie popełnia wszelkiego rodzaju błędy i osiąga ten cel, który chce. Ty również byś mógł to zrobić, wystarczyłoby właśnie to, że będziesz popełniał mnóstwo błędów, ale uczył się na nich, bo to jest najważniejsze, żeby uczyć się na swoich błędach. Także wyciągaj odpowiednie wnioski, nie bój się ich popełniać, a na pewno osiągniesz to, czego chcesz. Ja w Ciebie wierzę, zaczynamy dzisiejszy dzień, opuchlizna już jest trochę mniejsza, zaraz Wam pokażę, tylko idę zrobić zimny prysznic. No i co, lecimy z vlogiem. O, co Wy tu robicie? Żartuję. Zrobiłem oczywiście zimny prysznic, dzisiaj bez zastanowienia wszedłem do tej wody. W ogóle postanowiłem, że będę Wam to pokazywał przez 30 dni, żebyście zobaczyli, że ja naprawdę robię te zimne prysznice, a nie tylko o tym mówię. I zrobiłem sobie od razu śniadanie, tosty żytnie, ogórki kiszone, ogórki zwykłe, pomidory i tofu. Zaraz będę to jadł i zabieram się do pracy. Dzisiaj praca nad nową formułą, planami treningowymi, no i montuję pierwszego vloga. Także lecę jeść, lecę działać i będę się odzywał. Zaraz powiem Wam, co tam z moją nogą. Bo wczoraj dostałem też dwie maście, o której miałem Wam dzisiaj powiedzieć i jeszcze jedną fajną rzecz kupiłem, która mi pomaga robić okłady lodowe. Także zaraz się widzimy. Jak widzieliście, opuchlina. Jak widzicie, opuchlizna już jest dużo mniejsza, więc myślę, że jeszcze parę dni i będę gotowy do tego, żeby wyjść na boisko. Na pewno dzisiaj sobie pojadę na rowerek, żeby trochę się rozruszać i nie stracić swojej wydolności, którą wypracowałem przez ostatnie tygodnie. No i wczoraj dostałem taką jeszcze maść od lekarza. Macie, pokazuję Wam i taką fajną chodzącą kompresję. Niby jest tu pokazane, że przykłada do tego, do zęba, bo ona jest taka malutka, już Wam ją pokazuję. To jest coś takiego i można to stosować na zimno i na ciepło. Wkładacie po prostu to do zamrażarki, to się robi mega zimne i potem fajnie można to przyłożyć do nogi. No i ja sobie teraz będę robił właśnie ten okład lodowy 10 minut, potem oczywiście wysmaruję to maściami. Nie wiem, chyba nie będę tego dzisiaj usztywniał już. No i zabieram się za montaż vloga tego pierwszego, tak jak mówiłem. Także zabieram się do roboty, nie ma wymówek, lecimy i robimy dla Was konkret vloga. Żeby zrobić koktajl, mam tutaj mrożone truskawki, borówki, jarmuż, dodam do tego jeszcze miód, olej kokosowy i to wszystko zblenduję, ale miałem takie przemyślenie odnośnie tego, jak zaczynałem montować swoje pierwsze filmiki, bo ja naprawdę zaczynałem od totalnego zera, nikt mi nic nie pokazał, nikt mnie niczego nie nauczył, po prostu wziąłem telefon, nagrałem, pobrałem jakiś darmowy program, był to prawdopodobnie Videopad Projektor, no i zacząłem montować, nie zastanawiając się w ogóle jakby jak to zrobić, tylko po prostu pobrałem jakiś pierwszy darmowy, który akurat był gdzieś tam polecony na YouTubie, nagrałem filmik, wrzuciłem i po prostu nie, że zmontowałem, tylko ciąłem to, co się dało, to jak moja kreatywność mnie tam poniosła i to jak byłem wcześniej zainspirowany jakimiś innymi kanałami na YouTubie, no to tak postarałem się jakby ten pierwszy filmik zmontować, no i udało się. Najśmieszniejsze jest to, że mój pierwszy filmik jakby zrobił mi największe zasięgi na kanale jeszcze jakoś chyba pół roku temu, więc to było mega śmieszne, ale wiadomo, to był trening indywidualny, a każdy lubi sobie wejść i podpatrzeć cały trening, zobaczyć i jakby zastosować u siebie, ale to jest niesamowite, że zaczynając od zera byłem w stanie po prostu dojść do takiego momentu dzięki praktyce, bo właśnie chciałem o tym wspomnieć, że to wszystko dzięki praktyce, dzięki temu, że się nigdy nie poddałem, mimo że na początku były słabe zasięgi, nie miałem z tego żadnych pieniędzy, z tego wszystkiego, co robiłem, nie miałem tak naprawdę nic, po prostu podjąłem taką decyzję i to, że serce mi po prostu podpowiadało, żeby dalej to robić, ale
To jest takie przesłanie do wszystkich, którzy zaczynają od zera. Na początku zawsze będziecie mieli zero subskrypcji, zero lajków, zero zasięgów. Nikt was nie będzie słuchał, nikogo wasze filmiki nie będą interesować, chyba że znajomych. Ale w końcu przyjdzie taki moment, że dzięki tej praktyce wejdziecie na wyższy poziom i właśnie wasze filmiki wejdą na wyższy poziom, dzięki czemu więcej osób je zobaczy. No i zaczniecie po prostu z każdym dniem, z każdym filmikiem robić jakiś tam progres. I po prostu chodzi tylko o to, żebyście podjęli decyzję, ciągle to robili, bo praktyka czyni mistrza oczywiście i w końcu uda wam się odnieść jakiś tam mini sukces. Oczywiście ja nie odniosłem jeszcze żadnego sukcesu na YouTubie, bo jest to dopiero 7000 subskrypcji, za co wam bardzo dziękuję, ale wiem, że to wszystko się wzięło właśnie z tego, że ja się nie poddałem i cały czas praktykowałem montowanie, nagrywanie, montowanie, nagrywanie, montowanie, nagrywanie, raz z lepszym skutkiem, raz z gorszym skutkiem, ale właśnie to było najważniejsze, że się nigdy nie poddałem. Także jeżeli ktoś się zastanawia, czy założyć kanał na YouTubie, czy zacząć treningi indywidualne, czy zacząć cokolwiek, nawet jakiś biznes, to nie zastanawiajcie się, podejmijcie się próby, wyciągnijcie lekcje, jeżeli popełnicie jakieś błędy, bo ja oczywiście na swojej drodze popełniłem milion błędów, ale najważniejsze, żeby z tych błędów wyciągać wnioski. No wyciągnijcie wnioski ze swoich błędów, jeżeli takie popełnicie, albo uczcie się na błędach osób, które już osiągnęły jakiś mini sukces albo duży sukces i po prostu o tych błędach mówią, bo tak też możemy pewnych błędów uniknąć. No i po prostu idźcie po swoje i nie przejmujcie się opinią innych, bo to jest też mega ważne. Nigdy się nie poddawajcie, obiecajcie sobie od dzisiaj w momencie, kiedy to słyszycie, oglądacie ten filmik, podejmijcie decyzję i obiecajcie sobie, że nigdy, przenigdy nie poddacie się w tym, co aktualnie robicie, tylko będziecie cały czas dążyć do tego, żeby być nawet ten 1% każdego dnia lepszymi. Cisnę robić ten koktajl i później widzimy się już na rowerku. Robimy magiczne przejście. Montuję właśnie ćwiczenie na Instagram dla prawych, lewych obrońców, ale i także środkowych pomocników do tego, aby popracować nad prowadzeniem piłki, szybkością przy zmianie kierunku oraz crossem. I wpadłem na pomysł na to ćwiczenie w momencie, jak zobaczyłem tego crossa od Aleksandra Arnolda. Zobaczcie to, bo patrzcie to. Miazga. Jezus Maria, jaki cross, to jest hit. Jeszcze Mane, spokój. Zejście do środeczka, cyk, prostopadła. I Shakiri, dziękuję, ale zobaczmy jeszcze raz tego crossa. Przecież to było coś pięknego. Cyk! Ho! Czy wiadomo, klasa przy przyjęciu oczywiście też duża. Niesamowita piłka prostopadła. Ale no ten crossik, coś niesamowitego. Zobaczycie pewnie podczas tego vloga właśnie to ćwiczenie tutaj też. Tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze zanim zmontuję ten filmik z Aleksandrem Arnoldem, właśnie jem sobie tą zupkę, którą widzieliście w poprzednim vlogu. Właśnie to jest najpiękniejsze w tych zupach krem, że robicie ją bardzo prosto, bo jest ona robiona tylko z mrożonych warzyw. No i wiadomo, tam możecie sobie dodać jakieś dodatki. No ale zawsze, praktycznie zawsze, jeżeli dodacie te wszystkie warzywa, starcza wam tej zupy na 2 dni, więc właśnie to jest fajne, że możecie sobie następnego dnia po prostu ją wykorzystać do takiej przekąski. Tak naprawdę to wszystko w zależności od tego, co dodacie do środka. Ja akurat mam to szczęście, że moja mama robiła na weekend pizzę z mąki gryczanej, no i zostało jej parę kawałków. A mega smaczna jest ta pizza, dodałem sobie łyżeczkę oliwy z oliwek, tak jak wczoraj z tym chlebem, na patelnię podprażyłem, dodałem do tej zupki, no i będę jadł. Na rower jednak chyba dzisiaj nie pójdę, bo jednak może to być głupi pomysł, lepiej dać tej nodze jeszcze odpocząć ten jeden dzień, a jutro już normalnie może albo pojadę na ten turniej, który mamy na hali, bo jutro mamy turniej na hali. No ale raczej nie będę grał, nie będę wchodził w kontakt, zobaczę jak ta noga się będzie zachowywać. Jutro oczywiście też dam wam relację, jak to rano wygląda. Zaraz biorę się za dokończenie 2 planów treningowych, więc trochę mi pewnie to zajmie. Może jeszcze coś wykombinuję na wieczór, może coś bym wam fajnego pokazał tutaj w okolicy, nie wiem, może skoczę sobie na jeziorko tak go się wychillować, zobaczycie jak wygląda jezioro Nyskie. Zobaczymy co się będzie działo, na razie myślę o tym, żeby skończyć plany treningowe. O 16 też wlatuje ten pierwszy vlog in sezonu, także jestem mega podjarany, bo wydaje mi się, że mega fajnie to wyszło. No i co? I widzimy się przy najbliższej okazji. Wszystkie elementy do vloga epizodu pierwszego już dodany. Wszystko już jest przesłane, także czekamy tylko do godziny 16. Jest godzina prawdopodobnie 15 zaraz. Zmontowałem także ten filmik z ćwiczeniem na długie podania na przykładzie trenda Aleksandra Arnolda. Jeszcze muszę tylko napisać post.
A miałem dać info wam, że właśnie przed chwilą też na Instagram Story poleciało info odnośnie wyboru 5 zawodników na początku ze środka pola. Mówiłem już chyba o tym, będę chciał stworzyć dla was materiały wideo, dzięki którym będziecie mogli po prostu obserwować działania zawodników z najwyższych lig na świecie, jakie wykonują działania po to, żeby otrzymać piłkę, mieć więcej czasu, mieć więcej możliwości na to, żeby rozgrywać na przykład akcje swojego zespołu, bo każdy jakby na swojej pozycji ma indywidualne działania bez piłki, które musi wykonać właśnie, żeby tą piłkę otrzymać, a czasami jest tak, że wykonujemy te działania niezbyt dobrze, albo nie wykonujemy na przykład szeregu działań, które pozwalają nam na to, żeby tą piłkę przyjąć spokojnie i wydaje nam się, że mamy bardzo mało czasu. Także chcę wam stworzyć coś takiego, takie materiały wideo pocięte z opisami, gdzie będziecie po prostu mieli na przykładzie najlepszych zawodników na świecie, jakie oni działania wykonują, dzięki czemu po prostu dzięki oglądaniu i potem praktykowaniu na meczu, na treningu będzie wam to wchodziło w krew i będziecie to później robić instynktownie, automatycznie. Także ja idę pisać ten post i widzimy się przy najbliższej okazji. Polecam sobie zobaczyć ten serial o Barcelonie, ja dopiero oglądam pierwszy odcinek. Tak samo mówiłem chyba w pierwszym vlogu, no to dopiero go włączyłem i teraz kończę, mam 33 minutę. Naprawdę fajne rzeczy można zobaczyć od kuchni Barcelony, a zawsze można się tym niesamowicie zainspirować. Przynajmniej mnie to bardzo inspiruje i dodaje później takiej dodatkowej, można powiedzieć, motywacji, choć nie lubię tego słowa, do treningu. Pokazuje ci to po prostu, o co walczysz w tym swoim życiu, bo jeżeli mnie oglądasz, to prawdopodobnie twoją drogą jest dojście do jakiegoś szczytu piłkarskiego, a tutaj od kuchni masz pokazane, jak właśnie na tym szczycie wygląda życie zawodników, jak wygląda ich szatnia, jak wyglądają ich treningi. No wiadomo, to wszystko jest jakby mega skrócone, no ale według mnie to jest niesamowita inspiracja właśnie do tego, żeby dawać siebie jeszcze więcej. Tak pokrótce, no to masz pokazany oczywiście swój szczyt, do którego dążysz. Może dążysz jeszcze wyżej do wygrania Ligi Mistrzów, bo akurat tutaj na tym roku ten TV Barcelona zdobyła tylko Ligę Hiszpańską i prawdopodobnie Puchar Króla, ja nawet nie pamiętam. No ale co, no lecę to dalej oglądać, bo jest mega ciekawe, jeżeli coś tam będzie fajnego jeszcze do przekazania dla was, to wam przekażę. Tak pomyślałem, że pokażę wam w sumie taki krótki przepis na tą owsiankę, którą często pokazuję na Instastory, którą jem wieczorem. No ale dzisiaj sobie zjem ją w formie przekąski przed takim luźnym treningiem core'u, bo zrobię sobie zaraz taki 8-minutowy ABS, może trochę stabilizacji, zobaczę jak będę czuł tą nogę. Tutaj już wrzuciłem płatki owsiane błyskawiczne, one się będą gotować około 3 minuty. Pamiętacie, jakiś czas temu jadłem jeszcze bezglutenowe, ale zauważyłem, że po tych z glutenem, choć tutaj jest mało tego glutenu, no to nic mi się nie dzieje. I do tego wszystkiego będzie granat. Uważajcie, bo naprawdę może wystrzelić i zrobić niezłego ambarasu w kuchni. Tutaj jest dżem, resztka mi została dżemu truskawek, tutaj z czarnej porzeczki, miód, wiórki kokosowe. I jeszcze do tego będzie gorzka czekolada, zobaczycie całość, jak to wygląda i powiem wam mniej więcej, jak to sobie układam. No i 5 minut roboty, a smak jest przekozacki. Oczywiście to jest tylko przekąska, jest tu 50 gram płatków owsianych. Teraz to ładnie zmieszamy wszystko, już nie będzie tak pięknie wyglądało, jak do zdjęcia. Wracam właśnie ze spaceru, byłem dotlenić trochę mózg, bo naprawdę siedziałem od samego rana, montowałem tego vloga pierwszego, potem drugiego, potem ogarniałem plan treningowy. No i naprawdę czułem się taki zmęczony już psychicznie. Wyszedłem właśnie dotlenić trochę mózg, a teraz cisnę zrobić ten ABS w końcu. Pewnie sobie też wieczorkiem oglądnę jeszcze jeden odcinek tego serialu o Barcelonie, bo naprawdę mega mnie wciągnął, pokazują tam niesamowite rzeczy właśnie do tego, o czym powiedziałem, czyli do inspiracji. Zjem sobie pewnie na kolację właśnie mrożone warzywa zblendowane, jeszcze raz sobie zrobię zupę, bo uwielbiam te zupy z mrożonych warzyw i soczewicy oraz dodam sobie jeszcze, coś miałem sobie dodać, aha, zrobię sobie frytki z dyni. Tak, frytki z dyni. Jak robicie frytki z batata, to takie same możecie robić z dyni, czyli po prostu kroicie dynię sobie w formie takich frytek, dajecie na nią oliwę z oliwek, przyprawy, wsadzacie do piekarnika. Ja też muszę zobaczyć w internecie, na ile to się wkłada. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pokażę wam jeszcze tylko kolację i to będzie na tyle w tym vlogu.
pieczony, zupka z azjatyckich warzyw zrobiona. Do tego dodałem jeszcze tą pieczoną dynię, o której mówiłem. Wiadomo, że to oczywiście nie smakuje tak jak frytki z dyni. Sorry, tak jak normalne frytki. Bardziej smakuje jak pieczony batat, tylko jest troszeczkę chyba bardziej miękkie. Dziękuję Wam za oglądanie tego vloga, ja już go kończę. Jeszcze dodałem sobie do tej zupki tosty dwa żytnie i jeszcze dojem pewnie wieczorem soczewicę, bo miałem sobie to zblendować jeszcze z soczewicą, żeby trochę białka uzupełnić i dodać jeszcze trochę węglowodanów i objętości tej zupy, bo ta zupa w momencie jak jest samych warzyw tylko, no to ciężko będzie się nią najeść, a jak dodamy sobie soczewicę, to naprawdę można pojeść i polecam sobie dodawać właśnie takie warzywa strączkowe do takich zup i blendować też właśnie z nimi, co będzie zwiększało objętość tej zupy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się.